drodzy Państwo, zaprosiliśmy Państwa na ten krótki briefing, by przekazać kolejną dobrą informację. To zrozumiałe, że największa z dotychczas realizowanych w historii naszego miasta inwestycji drogowych budzi duże, proporcjonalne do jej zakresu zainteresowanie, że im bliżej jej zakończenia, tym więcej oczekiwania, by wreszcie mogła służyć mieszkańcom. Dlatego współpracując na co dzień z wykonawcami i z inspektorem nadzoru, przygotowaliśmy w naszym harmonogramie stopniowe, częściowe udostępnianie kolejnych budowanych i wykańczanych elementów w trakcie trwania jeszcze przecież całej inwestycji. I w ten sposób chcieliśmy zakomunikować, że jeszcze dzisiaj dostępność ruchu zostanie zrealizowana na tym nowym rondzie turbinowym u zbiegu ulicy Koncertowej oraz Dalekiej z przeprawą mostową, tę właśnie przez nas nowo wybudowaną. Pozwólcie Państwo na króciutką refleksję. Z dumą i ogromną satysfakcją samorządowych budowniczych podkreślaliśmy, że poprzednią kadencję naszą władz miejskich rozpoczynaliśmy z 7 rondami w Białej Podlaskiej, kończyliśmy ją z 17 rondami i kilkoma nowymi w budowie. I to dzisiaj przez nas udostępniane do ruchu w tym wynikającym jeszcze z faktu trwającej inwestycji budowlanej zakresie jest już 18, a przecież 19 jest w tej chwili budowane po północnej stronie nowej przeprawy mostowej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej. W budowie jest też kolejne rondo przy realizowanej przez nas inwestycji na ulicy Sidorskiej i Alei Jana Pawła II. Nie ustajemy w projektowaniu kolejnych tego typu rozwiązań, choćby w tej chwili trwa projektowanie rond na skrzyżowaniach Alei Jana Pawła II z ulicami Żeromskiego oraz Brzeską. Biała Podlaska zyskała w tych ostatnich kilku latach zupełnie inny, nowoczesny, bezpieczniejszy i bardziej płynny wymiar organizacji ruchu drogowego właśnie dzięki tym zmultiplikowaniu ilości rond jako tych najbezpieczniejszych i zapewniających największą płynność ruchu skrzyżowań. Dzisiaj udostępniając mieszkańcom Białej Podlaskiej do ruchu to rondo, powodujemy też, że skończy się trwający przez ostatnich kilka miesięcy okres utrudnień w komunikacji drogowej tego dużego kwartału mieszkalnego miasta, osiedla Słoneczne Wzgórze. Od dzisiaj mieszkańcy już nie będą musieli przeciskać się tym ruchem zastępczym w osiach ulicy Gromadzkiej i Klonowej. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, to tradycyjnie, jak przy wszystkich, prosimy mieszkańców o zrozumienie, że wciąż trwa jej planowana, wynikająca z zawartej z wykonawcą umowy, data zakończenia to koniec listopada, a potem trwające odbiory. Za chwilkę o postępach na całości inwestycji kilka zdań skieruje do Państwa pan inżynier Waldemar Jakubaszek, inspektor nadzoru. Za przejściowe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, ale cieszymy się, że na etapie trwającej inwestycji jesteśmy w stanie pojedyncze elementy w miarę pojawiających się możliwości, także przy zagęszczaniu pracy przez wykonawcę, udostępniać mieszkańcom, by jak najmniejszą uciążliwość dla naszej komunikacji generowały realizowane inwestycje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, budowa ulicy łączącej ulicę Warszawską z ulicą Koncertową wraz z budową mostu trwa prawie już od roku. W dniu dzisiejszym udostępniamy do ruchu rondo na ulicy Koncertowej z ograniczeniem prędkości do 30 km. Cała inwestycja jest bardzo złożona. Po drodze napotkaliśmy na wiele trudności. W związku z tym mamy około 2-tygodniowe opóźnienie, które postaramy się do końca realizacji inwestycji nadrobić, nadgonić.
Po cichu liczę także, że na 11 listopada uda nam się udostępnić rondo na ulicy Warszawskiej, jeżeli oczywiście będzie nam sprzyjała dobra pogoda. Chciałam potwierdzić to, co mówił pan prezydent. Roboty postępują dosyć dynamicznie. W tej chwili mamy wykonanych 90% prac. Zostały prace bitumiczne od strony ulicy Warszawskiej w kierunku mostu. Po wykonaniu warstwy ścieralnej zostaną wykonane próby obciążeniowe mostu i zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Następnie po wszystkich sprawdzeniach będzie udostępniony dla ruchu. Planowany termin to jest grudzień tego roku. Drodzy Państwo, z wielką satysfakcją jesteśmy tutaj z Państwem. Satysfakcją dlatego, że inwestycja, która jest za moimi plecami, nie dla wszystkich była oczywista i nie wszyscy chcieli ją realizować. Bardzo się cieszę i chciałem podziękować mieszkańcom, bo to tak naprawdę jest najbardziej uspołeczniona inwestycja spośród chyba wszystkich, które w 30-leciu samorządu zostały zrealizowane, bo przypomnę, że ponad 3000 osób podpisało się pod petycją w sprawie znalezienia środków na finansowanie tego mostu i to, co obiecywaliśmy Państwu, jeszcze nie tak dawno, już w trakcie realizacji na wiosnę tego roku staliśmy tutaj w piasku, w terenie, gdzie dopiero się to realizowało. W chwili obecnej już to nabiera prawidłowego kształtu, ostatecznej formy. Także ta droga z mostem, z bezpiecznymi rondami będzie służyła mieszkańcom każdego dnia i już nie możemy się doczekać, kiedy to będzie otwarte, kiedy będziemy mogli tym jeździć, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się cieszyć i korzystać, i patrzeć, jak nasze miasto się rozwija. Dziękuję ślicznie. Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę mieszkańców Białej Podlaskiej na tych kilka czynników, które mają istotny wpływ na tempo realizacji inwestycji, a które są kompletnie uniezależnione od aktywności miejskiego samorządu jako inwestora. Im większa, im bardziej złożona inwestycja, a zwróćmy uwagę, tu tak naprawdę w tej największej, to podkreślam z satysfakcją, dotychczas realizowanej w Białej Podlaskiej inwestycji drogowej, ziszczają się praktycznie cztery duże tematy inwestycyjne. Kilometr zupełnie nowej drogi, nowy most, najdłuższy w Białej Podlaskiej, 88 metrów trzyprzęsłowy i dwa ronda turbinowe. Więc im większy zakres i większa złożoność, tym więcej czynników, na które nie mamy wpływu, a które mają kształt na przykład koniecznych uzgodnień z gestorami sieci zewnętrznych. Po raz pierwszy w Białej Podlaskiej przy realizowaniu inwestycji byliśmy zmuszeni na przykład do przebudowy sieci wysokiego napięcia, tych biegnących wzdłuż naszej rzeki, czy przebudowy sieci średniego ciśnienia, sieci gazowej w przebiegu ulicy Warszawskiej. To wszystko są okoliczności, wobec których swoje decyzje muszą podejmować niezależne od miejskiego samorządu organy zewnętrzne, gestorzy tych sieci. Czasem swoje siedziby mają nie w Białej Podlaskiej, centra decyzyjne są na przykład w miastach wojewódzkich i to także wpływa na czas wykonywania przez nas inwestycji. Wreszcie tym czynnikiem, który czasem nieubłaganie dyktuje nam to, jak szybko mogą postępować prace, jest pogoda. Dzisiaj pogoda dopisuje. Zachęcam Państwa redaktorów, żeby zerknąć, ile sprzętu jest dzisiaj zwożonego po północnej stronie przeprawy mostowej, gdzie mają się wkrótce rozpocząć prace bitumiczne. Te po tej stronie, jak Państwo widzicie, zostały już zakończone. I tak bardzo trzymamy kciuki za pogodę po to, by zima nie przyszła za szybko, byśmy rzeczywiście mogli się cieszyć zdążeniem przez wykonawcę z tym listopadowym terminem zakończenia prac na tej inwestycji. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za uwagę.